Oblicz wartość wielomianu dla x równego 1 minus 1, 1, 2 dla poszczególnych wielomianów. I o co w tym zadaniu chodzi? Pamiętasz, jak się liczyło wartość funkcji w punkcie? O co mi chodzi z tym wszystkim? Mianowicie, jak mam x równy 0, to piszę w od 0 i za x, widzisz, w nawiasie był x, a teraz jest 0. To znaczy, że tam, gdzie jest x, muszę dać 0, czyli mam 0 do trzeciej, minus 2 razy 0 do drugiej, minus 0, plus 1, zostało nam 1. X równa się minus 1, to znaczy, że zapisuję tak i za x daję minus 1. Minus 2 razy minus 1 do kwadratu, minus minus 1 plus 1. To się równa. Minus 1 do trzeciej jest minus 1. Minus 1 do drugiej jest 1 i 1 razy minus 2 jest minus 2. Plus 1 plus 1 równa się minus 1. Dla x równego 1 to piszemy w od 1 i liczymy 1 do trzeciej minus 2 razy 1 minus 1 plus 1 równa się 1 minus 2 równa minus 1. Dobrze. Minus 3 plus 2. X równa się 2, to w od 2 równa się 2 do trzeciej minus 2 razy 2 do drugiej. Minus 2 plus 1 równa się 8 minus, tu mamy 2 razy 4 minus 8, minus 2 plus 1 równa się minus 1, ale przykład wzięłam. Raz, dwa, trzy, cztery. Już policzyłam dlatego. Teraz liczymy dla drugiego wielomianu. Czyli w x równa się x do piątej minus x do trzeciej plus 2x minus 4. Bo ja te przykłady sobie wymyśliłam trochę. No dobra. Czyli w od 0 to się równa 0 do piątej minus 0 do trzeciej minus 2 razy 0 minus 4 równa się minus 4. Dla x równego minus 1, dla x daje minus 1, czyli jest minus 1 do potęgi 5 minus 1 do 3 plus 2 razy minus 1 minus 4 równa się. Minus 1 do potęgi 5 jest minus 1. Minus 1 do potęgi 5 jest minus 1, minus minusem daje plus 1. Plus minus 2 razy minus 1 jest minus 2 minus 4. Się równa. Te jedynki się skróciły i mamy minus 6. W dla x równego 1 mamy w od 1, a to się równa 1 do 5 minus 1 do 3 plus 2 razy 1 minus 4 to się równa 1 minus 1 plus 2 minus 4 równa się minus 2. Dla x równego 2 w od 2 się równa 2 do 5 minus 2 do 3 minus plus 2 razy 2 minus 4 równa się 2 do 5 to jest 32 minus 8 plus 4 minus 4 to się równa 24. I tylko i wyłącznie tyle trzeba w tym zadaniu zrobić. Zapraszam na kolejne.